Warszawy. Poznajcie pomocnika Polonii Warszawa, Patryka Dudę. Patryk Duda to jest zawodnik, który pojawił się u nas w klubie na przełomie 2012-2013 roku. Pojawił się na naborach, które nasz klub organizował tutaj do zespołu Młodej Ekstraklasy. Wtedy bardzo dużo mówiliśmy o tym, że nabory są ukierunkowane na zawodników z Polski, tych, którzy byliby w stanie wzmocnić zespół Młodej Ekstraklasy. Warunkiem uczestnictwa czy przyjęcia do klubu były umiejętności piłkarskie wyższe od tych, które mają zawodnicy na co dzień trenujący, grający w MKS-ie. No i z 60-70 osobowego naboru wybraliśmy tak naprawdę ostatecznie jednego zawodnika do drużyny Młodej Ekstraklasy. Tym jedynym zawodnikiem, który w tej chwili trenuje z tym zespołem, jest Patryk Duda. Zawodnik może o bardzo średnich predyspozycjach fizycznych, ale o wielkim talencie technicznym, bardzo dobrze przygotowany właśnie pod tym względem piłkarskiego rzemiosła. W grach sparingowych wyglądał bardzo dobrze. W meczach mistrzowskich, które za nami, też trzeba sobie powiedzieć, że był ostoją zespołu i zawodnikiem, na którego można było liczyć. Życzę mu jak najlepiej, dlatego że są trenerzy, którzy być może takich zawodników od razu by skreślili ze względu na warunki fizyczne, a ja uważam, że w polskiej młodej ekstraklasie, być może w polskiej ekstraklasie również brakuje zawodników o ogromnym talencie piłkarskim, a wydaje się, że jemu tego nie brakuje.